W ramach 27. kolejki drugiej ligi Siarka Tarnobrzeg pojechała do Góry, by zmierzyć się z walczącym o utrzymanie nad Wiślanem. W 20. minucie gospodarze objęli prowadzenie po bramce Michała Biedronki. Po zmianie stron w 47. minucie Kamila Beszczyńskiego pokonał Piotr Ceglarz i Siarka przegrywała już 0-2. Mimo niekorzystnego wyniku podopieczni trenera Gąsiora nie odpuszczali i 10 minut później gola kontaktowego strzelił Marcin Stefanik. To nie był jeszcze koniec emocji w tym meczu. W 82. minucie Stefanik ponownie pokonuje bramkarza gospodarzy, ustalając wynik na 2-2. Po 27 kolejkach Siarka z dorobkiem 41 punktów zajmuje 6. lokatę w tabeli, tracąc do miejsca uprawniającego do gry w barażach zaledwie 5 punktów. Na pierwszym miejscu plasuje się nieprzerwanie Stal Mielec, zaś coraz więcej kłopotów ma Stal Stalowa Wola, którą po ostatniej porażce ze Zniczem Pruszków 1-3 od strefy spadkowej dzielą tylko 2 punkty. W ramach 28 kolejki Siarka podejmie na własnym stadionie Radomiaka Radom, tracącego do tarnobrzeskiej drużyny tylko 2 punkty. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 30 kwietnia, początek godzina 17. Po przegranej z Kosmosem Nowotaniec czwartoligowi piłkarze Stali Nowa Dęba szybko powrócili na zwycięską ścieżkę, pokonując na wyjeździe LKS z Kołoszów 2-0. Obie bramki dla Nowodębian strzelił Kamil Rębisz w 78 i 85 minucie. Wygrana znacznie przybliża podopiecznych trenera Chynowskiego do osiągnięcia najważniejszego celu w tym sezonie, czyli utrzymania w czwartej lidze. O kolejne punkty Nowodębianie walczyć będą na własnym boisku w sobotę 30 kwietnia, podejmując LKS z Pisarowca. Odmienne nastroje niż w Nowej Dębie panują w Mokrzyszowie, gdzie tamtejszy OKS walczy o utrzymanie w klasie okręgowej. Niestety podopieczni trenera Rybaka przegrali 4. raz w rundzie wiosennej, tym razem z Orłem z Rudnika nad Sanem 1-3. Porażkę poniósł również Wisan Skopanie, który uległ na własnym boisku LZS-owi ze Zdziar 1-2. W ramach 21. kolejki klasy okręgowej 12. w tabeli OKS czeka bardzo ciężki wyjazd do wicelidera z Nowej Sarzyny. Zajmujący 9. miejsce Wisan zmierzy się z sąsiadującą w tabeli Pogonią Leżajsk. Drugie z rzędu zwycięstwo odniosła Koniczynka Ocice, która po wygranej w Jadachach tym razem pokonała na własnym obiekcie Łęk Stany 3-1. W ramach 16. kolejki A-klasy plasująca się na 5. miejscu Koniczynka podejmie LZS Rzeczycy Długiej, do której podopieczni trenera Łukawskiego mają tylko jeden punkt straty. W ramach 16. kolejki klasy B Iskra Sobów podejmowała OKS Wielowieś. Dla zawodników z Sobowa, którzy początek rundy wiosennej nie mogą zaliczyć do udanych, konfrontacja z lokalnym rywalem była okazją do przełamania złej passy, jednak to drużyna z Wielowsi od początku meczu nadawała ton grze, znacznie częściej atakując bramkę rywali. Taktyka ta przyniosła skutek w 35. minucie, kiedy to Jakub Micał wykorzystał błąd zawodnika Iskry, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Kilka minut później mogło być już 2-0, jednak młody zawodnik z Wielowsi nie potrafił pokonać bramkarza gospodarzy. Po przerwie piłkarze z Sobowa za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania. Niestety strzały z dystansu Marka Kulczyckiego nie przynosiły zamierzonego efektu. Swoich 100% okazji nie potrafili wykorzystać piłkarze z Wielowsi i wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się skromnym, jednobramkowym zwycięstwem. Niestety zakończył się on skandalem. W 87. minucie obrońca Iskry, najwyraźniej niezadowolony z decyzji sędziego o podyktowaniu rzutu wolnego dla Wielowsi, w mocnych słowach wyraził swoją dezaprobatę, po czym popchnął sędziego głównego. Arbiter pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę, na co ukarany uderzył sędziego w twarz, po czym opuścił boisko. Po chwili sędzia przerwał spotkanie, co w konsekwencji oznacza najprawdopodobniej walkover dla Wielowsi, zaś dla samego zawodnika nawet 2-letnią dyskwalifikację. Bez względu na decyzję komisji dyscyplinarnej, OKS z Wielowsi wygrywa w Sobowie, notując 3. z rzędu zwycięstwo. Dla drużyny z Sobowa była to 2. porażka, oznaczająca spadek na 3. miejsce w tabeli. Dzisiaj teoretycznie mecz najcięższy, bo z drużyną z czołówki tabeli. 2 poprzednie mecze graliśmy z drużynami tak środka tabeli. Ja myślę, że dzisiaj już był mecz dosyć fajny. Tydzień temu strasznie graliśmy męcząco, mieliśmy strasznie pierwszą połówkę, w drugiej dopiero się to rozkręciło, a dzisiaj już, no jak to derby. Derby są derbami, no wszyscy się tu spinali, kibice i tego, także fajnie się skończyło, wygraliśmy. Mogliśmy chyba wyżej wygrać, oni praktycznie tam nie mieli poza jednym czy dwoma zagrożeniami w pierwszej połówce strzałami z dystansu, także nie mieli chyba sytuacji.
mogliśmy podwyższyć na 2-0, no. Skończyło się jak się skończyło. Zagraliśmy fatalny mecz tydzień temu. Myślałem, że dzisiaj się podniesiemy. Może i z gry to lepiej trochę wyglądało, ale brakuje, no, brakuje treningów. Drużyna z Wielowsi, z tego co wiem, mocno przepracowała okres przygotowawczy. Mieli zajęcia i w hali, i na zewnątrz. My trochę mniej. No i pewnie to dziś było widać też. Pewna formuła się chyba wyczerpała, tak? Sam nie wiem, co powiedzieć w takiej chwili, tak? Ja ponoszę za to odpowiedzialność. Każdy też się powinien klepnąć w piersi i powiedzieć, że tego nie zrobił, a to zrobił źle. No nie wiem, jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Jedynym pocieszeniem jest to, że mamy drużynę juniorów i być może oni to pociągną. Może jeszcze nie w tej rundzie, bo nie wszyscy są na pewno gotowi, ale tak mi się wydaje, że tylko tym należy się pocieszyć. Równie udaną serię jak zespół z Wielowsi notuje junior Zakrzów, który odniósł trzecie zwycięstwo, tym razem pokonując Ceramikę z Hadykówki 2-0. Bolesną porażkę w Żabnie poniosła zaś wspólnota Serbinów, przegrywając z miejscowym LZS-em aż 1-7. W ramach 17. kolejki B klasy Iskra zmierzy się z juniorem Zakrzów, OKS Wielowieś podejmie Łęk Kopcie, wspólnotę zaś czeka bardzo ciężki mecz z liderem z Żupawy. W ostatnim meczu w sezonie koszykarze Siarki przegrali w Gdyni z Asseco 54-72. W meczu trener Pyszniak nie mógł liczyć na narzekających na urazy Jakuba Patokę i Kacpra Młynarskiego. Dla Asseco wygrana z tarnobrzeską ekipą oznacza grę w play-offach, dla Siarki zaś, która ostatecznie zajęła przedostatnie miejsce w tabeli, spadek z Tauron Basket Ligi, bowiem zgodnie z przepisami zespół, który w dwóch kolejnych sezonach zajmie jedno z dwóch ostatnich miejsc, może zostać wykluczony z rozgrywek lub też zostać w nich na ogólnych zasadach. Odpowiedź na pytanie, czy koszykarska ekstraklasa nadal będzie w Tarnobrzegu, poznamy końcem maja. W Lidze Podkarpacko-Lubelskiej nie przegrali od 3 lat, co daje łącznie ponad 50 meczów bez porażki. Od 6 lat regularnie meldują się minimalnie w 16 najlepszych drużyn w kraju. Przed juniorami Siarki Tarnobrzeg kolejny sprawdzian, półfinały Mistrzostw Polski. Udział na tym etapie rozgrywek podopieczni trenera Dariusza Szczucińskiego zapewnili sobie dzięki świetnej grze w turnieju ćwierćfinałowym, w którym wygrali wszystkie 3 spotkania. Tutaj na Podkarpaciu nie ma tak zbytnio duży, żeby z nimi walczyć, ale na przykład na tych mistrzostwach czy Katowice nam pokazały, że jest to silna drużyna. Nie awansowała dalej, ale Gdańsk awansował, choć wygrali się z nimi najwięcej, ale awansował. Ale to były zupełnie inne mecze niż tutaj w strefie. Trzon drużyny trenera Szczucińskiego stanowią zawodnicy, którzy grają ze sobą już od ponad 8 lat, poczynając od rozgrywek młodzików. Ten sezon się ciągnie, bo jesteśmy ze sobą, mówię, już tych meczy gramy sporo i praktycznie od października, tydzień w tydzień chłopcy muszą być gotowi. Wiadomo, że to tak z jednej strony się patrzy na to najważniejszy mecz, ale z drugiej ja podchodzę do tego i tak naprawdę wykonali już kawał dobrej roboty, bo 6 rok rzędu jesteśmy minimum w 16 najlepszych zespołów w kraju, nie? Także ja przede wszystkim już jestem zadowolony, jeśli chodzi o same osiągnięcia. Naprawdę grali fajne mecze też indywidualnie. Wiadomo, no, tutaj pod tym względem nie ma rudze. Doszedł do nas nowy chłopak, który nam pomógł. Fajny chłopak. W ogóle to bardziej zasługa chyba chłopców tutaj, Wojtka Dziewczkowskiego, z którym chłopak się nazywa Marek Iwanowicz. Przeciwko sobie graliśmy chyba tutaj w półfinałach Mistrzostw Polski jeszcze w Młodziku. Grał wtedy w Pyrze Poznań, bo on pochodzi spod Poznania. Później po finałach Mistrzostw Polski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam jednocześnie się uczył i grał w koszykówkę. Był jeden z lepszych takich chłopaków w tym roczniku. No i mówię, no, zgłosił się do mnie na wakacjach, zadzwonił do mnie na wakacjach. I tak żeśmy się w miarę dogadali. On teraz skończył ligę w Stanach i tu po prostu przylatuje, wraca, bo jeszcze tam egzaminy ma. No i mówię, w porządku, chłopak dobrze się dogaduje z moimi chłopcami. Zresztą on preferuje taką grę, jaką ja preferuję, czyli w miarę dużo gry 1-1, szybko, mocno obrona, wysoko. Chyba się dobrze odnalazł, skoro tak, zresztą patrząc po jego statystykę i po jego wkładzie, bo naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Turniej półfinałowy rozegrany zostanie w najbliższy weekend w Zielonej Górze. Rywalami naszych juniorów będą gospodarze oraz Trefl Sopot i MKS Pruszków. Do finału awansują 2 drużyny. Jedziemy teraz na półfinały. Do ciężkiego przeciwnika, dobrze znajomego, bo spotykaliśmy się za Stalem Zieloną Górą, spotykaliśmy się i w Młodziku i tutaj na finałach Mistrzostw Polski w kadecie. No plus Tref Sopot jako mistrz Polski juniorów, no i Pruszków, który też kiedyś w Młodziku żeśmy grali. Zobaczymy, no.
Zobaczymy. Mam nadzieję, że gospodarzom ściany nie będą pomagać. Znaczy nie, że się tam obawiam czy coś, bo czasami wiadomo, że swój parkiet może pomóc, nie? Wiem, że tutaj się nie udało z organizacją, bo chyba jest finał Ligi Mistrzeń, przynajmniej tenis stołowy jest wtedy na weekendzie. No Zasal Żyruna Góra w pewnym momencie się zgłosił, wykorzystał okazję, no i będzie gospodarzem organizacji półfinałowych. Właśnie pierwszy mecz gramy z gospodarzami. No zobaczymy, no z drugiej strony też nie ma co marudzić, bo to różnie bywa w przypadku grup młodzieżowych, czasami jako gospodarz wcale nie jest tak dobrze. No w Gdańsku też żeśmy z gospodarzami wygrali, mam nadzieję, że chłopcy powalczą. Wiadomo, wzrostem odstajemy od tych wszystkich zespołów, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No to nastroje bojowe, chcemy tam uzyskać dobry wynik, przynajmniej pokazać się z dobrej strony, żeby... No chcemy awansować dalej, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, zespoły są silne. Tam Pruszków, Zielona Góra, szczególnie Sopot, to będzie ciężkie batalie będą, bo to już są półfinały Mistrzostw Polski, to już nie ma łatwych meczy. My mamy jeden cel, być w finałach i powalczyć tam o medal, więc to jest kolejny etap, który musimy przejść, żeby osiągnąć ten cel. Kapryśna pogoda mocno utrudniła przeprowadzenie pierwszych tegorocznych regat na Jeziorze Tarnobrzeskim. Z 7 zaplanowanych wyścigów udało się rozegrać tylko 4 w klasie Laser oraz 3 w klasie Optymist. W tej właśnie klasie brylowali zawodnicy tarnobrzeskiego jacht-klubu Kotwica. Pierwsze miejsce zajęła Lili Majnie-Zabitowska, druga była Aleksandra Mac, czwarta zaś Aleksandra Bobula.